W dniu dzisiejszym do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sielcu został dostarczony nowoczesny pojazd asenizacyjny. Jest to pojazd uniwersalny, wyposażony w urządzenie hakowe, na którym znajduje się beczka asenizacyjna, ale również do tego pojazdu została dokupiona posypywarka. Posypywarka, która będzie służyła do zimowego utrzymania dróg. Niezmiernie mnie ten zakup cieszy, bo jest to zakup, który bardzo mocno wspomoże Zakład Gospodarki Komunalnej, jeśli chodzi o utrzymanie zimowe dróg, ale również w sezony letnie będzie służył jako wóz asenizacyjny wyposażony w specjalistyczny agregat do opróżniania nieczystości. Nieczystości płynnych z szam, zbiorników bezopyłowych, ale również, co dla nas bardzo ważne, będzie służył do opróżniania toalet jednorazowych czy toalet przenośnych, które mamy na targowisku gminnym. Pojazd w całości został sfinansowany z budżetu miasta i gminy, z zadania wodno-kanalizacyjnego. Wartość tego zamówienia to blisko 800 tysięcy złotych. Tak jak wspomniałem, bardzo mnie to cieszy, dlatego że jest to bardzo długo wyczekiwane zadanie inwestycyjne i będzie, myślę, długie lata służył na terenie miasta i gminy w Czerwińsku nad Wisłą, służąc przede wszystkim naszym mieszkańcom. W najbliższym czasie do pojazdu, który znajduje się za moimi plecami, pojazdu marki DAF, zostanie dokupiony pułkot śnieżny marki Schmidt, który będzie służył do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy. Będzie pracował razem z dostarczoną posypywarką piaskarką, ale również w roku 2023 planujemy zakupienie do tego pojazdu platformy przewozowej, która będzie służyła do transportu różnego rodzaju materiałów, sypkich, palet i innych rzeczy. Natomiast pojazd również będzie służył w Zakładzie Gospodarki Komunalnej do przewozu pojemników KP7, pojemników z odpadami, które też będziemy mogli w taki sposób zorganizowany tym pojazdem transportować.